Za mną znajduje się jedna z najważniejszych atrakcji, w cudzysłowie, turystycznych San Francisco, czyli Alcatraz, jedno z najpilniej strzeżonych więzień świata. Już nieaktywne, już będące bardziej atrakcją dla turystów niż czymkolwiek innym. No i zobaczymy sobie, jak tam, w jakich warunkach żyli więźniowie, między innymi Al Capone. W budynku za mną mieszkały rodziny strażników ochraniających Alcatraz, żony i dzieci. Standard bardzo niski, ale przynajmniej piękne widoki. Pod prysznicem jest nawet mydełko. Jesteśmy teraz w głównym bloku więziennym Alcatraz, gdzie możemy sobie pooglądać z bliska, w jakich warunkach żyli tutaj więźniowie. Widzimy, że każdy miał do swojego użytku umywalkę i kibelek i jakieś tam siedzisko czy materac, jak na przykład tutaj mamy materac. Nie strasznie to wygląda. Jeszcze jak popatrzymy w górę, mamy tutaj trzy poziomy w sumie tych cel. Strasznie dużo ich tutaj jest i wszystkie wyglądają podobnie przygnębiająco. Każdy ma swój numerek. Teraz jesteśmy na podwórku rekreacyjnym, gdzie przy bardzo ładnym widoku na Zatokę San Francisco oraz most Golden Gate więźniowie grali sobie w baseball oraz brydża. Podobno każdy z nich miał tutaj jakieś 2 godziny do wykorzystania w sobotę, raz w tygodniu czy coś. I siedzieli sobie, nawet jak było dosyć zimno, i grali w brydża używając domina, a nie kart. Nie ma lekko. Jesteśmy teraz w więziennym bloku D, tak zwanym, który był, jak kojarzycie kroniki Riddicka, ucieczka z Butcher Bay, to tamto więzienie było podzielone na sekcje, gdzie było coraz gorzej. I tutaj mamy celę, która jest taka dosyć luksusowa, mianowicie jest dosyć duża, ma łóżeczko, łóżeczko dużo powiedziane, no ale jest tutaj wygodniej i przestronniej niż w innych celach, ale haczyk polega na tym, że więźniowie, którzy tutaj byli, w ogóle stąd nie wychodzili, 24 godziny na dobę siedzieli właśnie tutaj w takich celach i tylko raz w tygodniu na 2 godziny mogli sobie wyjść, wziąć prysznic i coś tam się jakoś rozprostować. Poza tym cały czas siedzieli w tym. Jestem w tej chwili w jednej z najgorszych cel w całym Alcatraz. Jest to kilka cel, które są totalnymi izolatkami. Nazywane są dziurą, ponieważ więźniowie spędzają tu czas w kompletnym odosobnieniu, w ciemności i w zimnie i strasznej wilgoci. Zamykano tu tych najbardziej niebezpiecznych, aby postarać poprawić ich nastawienie. Zwykle spędzali tu kilka dni, a maksymalnym czasem było 19 dni, ponieważ wątpię, że człowiek mógłby wytrzymać więcej. Poza zupełną deprywacją sensoryczną i ciemnością była tutaj kompletna cisza i nawet sama dieta była bardzo ograniczona. Strażnik właśnie zamyka nas w jednej z takich izolatek. Okay, they were in here for 14 or 19 days. That was the normal time. They were given a mattress at 8:30 at night to sleep on. It was taken away next morning. You notice the floor is metal. Every third day, the guard came by with a hose and hose them off. That was their bath. Okie doke. Oh my. I'm sorry, could you please turn it off? Yeah, that kind of defeats the purpose, you know, if you keep the light on. Yes, okay, you're all set.
Strażnicy na poziomie więziennym nigdy nie nosili broni przy sobie. Broń zawsze była noszona tylko przez strażników chodzących tam górą. A tutaj przy tym okienku raz w miesiącu można było zobaczyć się z członkiem rodziny. No i na tym kończymy naszą wycieczkę po Alcatraz. Naprawdę warto było, jak będziecie kiedyś w San Francisco, to wybierzcie się koniecznie. Fall apart that were broken long ago.